zachęcamy właśnie tutaj rodziny zastępcze do różnego rodzaju aktywności w naszym Opolu. I w ostatnim czasie podjęliśmy współpracę z Uniwersytetem Opolskim i z dziewczynami z Unii Opole w celu właśnie jakby promowania nowej kampanii, promowania tutaj rodzicielstwa zastępczego, pieczy zastępczej w Opolu. Główna idea tej akcji, wiemy o tym, że coraz trudniej rodziców zastępczych. Rodzin zastępczych cały czas w Opolu brakuje, cały czas jakby zachęcamy potencjalnych kandydatów do pełnienia tej funkcji. My z naszej strony wspieramy jak tylko możemy, jak tylko potrafimy rodziny zastępcze. Staramy im się aktywnie organizować czas, stąd też dzisiaj nasz udział tutaj. Przy okazji mamy nadzieję, że znajdziemy chociażby jeszcze jedną rodzinę zastępczą dodatkowo, bo każda rodzina nowa jest na wagę złota. Sytuacja wyszła rodzinna, że po prostu podjęliśmy z mężem decyzję, że zajmujemy się dziewczynkami, żeby były z nami, żeby miały bezpieczeństwo, miłość i ciężko mi powiedzieć o tym. Po prostu zabezpieczyć ich po prostu miłością tą, którą im zabrakło. Brakowało tej miłości, zwłaszcza, że to jest rodzina. Tak, bliska rodzina. To jest bardzo trudne, bo to są wnuczki. Jedna ma 11 lat, druga ma 12 lat, więc to jest bardzo ciężka sytuacja taka nasza. Te doświadczenia też i spotkały was, bo jesteście z babcią, prawda? My akurat, gdy miałam 7 lat, gdy poszłam do pierwszej klasy, to akurat rodzice się rozwiedli. Ja miałam wtedy 8 i pierwsza noc była, i się po prostu rozpłakałam. Nie miałam po prostu, czułam się źle i tyle. Ale teraz, gdy jest ze mną babcia i mnie wspiera i jest po prostu ze mną, to czuję się o wiele lepiej niż wtedy. Bo 3 lata albo 4, takie chodzenie po sądach i tak dalej, to nie jest miłe doświadczenie i o tym chyba każdy wie. No bo nie chciałabym, żeby nikt takie coś przeżył, bo to jest tak nieprzyjemne, że potrafi ci stres naprawdę zjeść. I to jest serio nieprzyjemne, więc rodzicom odradzam takie po prostu rzeczy, żeby się nie rozwodzili, bo to po prostu nie jest ani przyjemne, ani dla dzieci, ani dla nich. Myślę, że najtrudniejsze jest to, że każdy zdaje sobie również sprawę z tego, że to jest ogromna odpowiedzialność, bo jednak jest to odpowiedzialność za drugiego człowieka, w tym przypadku za dziecko. W związku z tym myślę, że jest to po prostu misja, trzeba to czuć i trzeba to chcieć robić na co dzień. Jak będzie wyglądała ta akcja? Dzisiaj się rozpoczęła. Dzisiaj akcja rozpoczęła się jakby meczem i teraz czekamy jeszcze na to, co uniwersytet, co studenci komunikacji, dziennikarstwa przygotowali nam jeszcze. To też jest jeszcze niespodzianka, więc mam nadzieję, że niedługo się dowiemy. Jestem tutaj po to, żeby po prostu poznać na przykład nowych ludzi i to jest też nowe doświadczenie dla mnie. To, co jest jakby nowe, tego się czasami po prostu boję, ale teraz większość nowych rzeczy jest dla mnie okej. To jest absolutnie ważne, abyśmy pamiętali o tym, że są osoby potrzebujące naszej pomocy. To najmłodsze osoby były dzisiaj u nas na meczu, blisko setka dzieciaków będących tutaj, mogących kibicować, a jednocześnie pokazać to, co najważniejsze, czyli miłość opiekunów do dzieci. I takich opiekunów właśnie potrzebujemy. I też dobrze, że studenci Uniwersytetu Opolskiego również do tej akcji dołączają i ją promują. Poniekąd zmobilizowała ich sesja egzaminacyjna, ale oceny zostały wystawione już 2 tygodnie temu, a oni są dzisiaj tutaj, przygotowali całą tą akcję. Od stworzenia logotypu aż po dzisiejsze dzieło w postaci meczu i wszystkiego, co się działo dookoła, dlatego cieszymy się, że mamy takich studentów, że mamy takie zawodniczki i że jesteśmy w takim pięknym mieście Opolu, gdzie jest wiele osób chcących włączyć się w taką inicjatywę jak Pierwsza Zastępcza. Myślę, że to jest bardzo dobra akcja. Mają bezpieczeństwo przede wszystkim, czują to bezpieczeństwo ze strony bliskich.